Witamy. Witamy. Dzisiaj będziemy się bawić latareczką, latareczkami nawet dwoma. Zaczynamy od tego maluszka. Czekaj. I ten maluszek elf. Od elfika. Tak. Z latarka firmy Armytek. No. Dostaliśmy ją na testy, więc będziemy testować. Dostaliśmy dwie, czego się nie spodziewaliśmy zupełnie, tak, bo miała być jedna. A tu otwieramy pudełko i bach, wielka niespodzianka, są dwie. 4,96 na Allegro, ja przepraszam, ale to jest tak dobra opinia, to jest zbiór ludzi, to nie jest tak. I na Allegro na pewno można się ładnie posiłkować, bo tych opinii tam są setki. Ja też sobie troszeczkę o niej poczytałam i to, że ona jest w takich sklepach jak Military na przykład PL, Taka typowo taktyczna, nie? Zarówno taka domowa, ale taktyczna, nie? Już domowa latarka, która jest wodoodporna do 10 metrów, no to... Tak, na wstrząsy, no dawaj lecimy, bo to wiesz. Pozwolę sobie posiłkować się troszeczkę telefonem, no bo wiadomo, że nie jestem w stanie tego wszystkiego zapamiętać. Jest tyle danych. Tak, przede wszystkim fajna sprawa, czasy pracy. Jasno, klarownie wszystko powiedziane, ile będzie świeciła. I to jest tak, to jest maleństwo. 81 gram z akumulatorem, nie? Także takie maleństwo. Jak bryloczek do kluczy. Tak, bo może być do kluczy. Zobaczcie. No kurde, no taka pierdoła, że po prostu głowa ma. Masz zapalniczkę przy sobie? Taka pierdołka. Czekaj, zrobimy cięcie i pokażemy przy zapalniczce. Dobra, dla pokazania. Zapalniczka. Nawet latarka zapalniczka. I zapalniczka. Nawet jeszcze mniejsza niż standardowa zapalniczka, także bajeczka. I słuchajcie, to maleństwo ma zasięg 103 metry. To też sobie zaraz polecimy sobie na pole. Mamy działkę tam 200 tam z groszem, więc sprawdzimy. Latarka do kluczy, latarka sportowa, latarka na rower, do codziennego użytku, taki wiesz, bryloczek, no, to jest dla mnie to... czołówka. Bo ma też uchwyt do czołówki. Dawaj, zakładaj od razu, tak bez tego, bez może uczenia, zobaczymy, czy... No bez uczenia ty mi każesz takie rzeczy robić. A jak? A jak to się wkłada? A jedno przez drugie chyba się przyplata. A chyba się tak wkłada. No może też tak, oczywiście. I z drugiej strony już masz piękną czołóweczkę. Proszę bardzo. No kurde, no dla mnie bajeczka. Czekaj, wepnę to tak. Może zajmiemy na sekundkę? Tak, bo wepniesz mi... A, dobrze, patrz, czekaj, patrz. I czołóweczka. Baja. No jak dla mnie bajer. W ogóle bardzo ci pasuje do tej czepeczki, nie? Jest ten czarny strój, luks. Luks, bo można sobie pracować... Oddawaj, moje. Można sobie pracować teraz normalnie nocą. Założyć czołóweczkę i to dam. A kabele... to jest uchwyt, słuchajcie, do paska. Tak. Tak, i to jest chyba dla mechaników, ale tutaj też podobno ma magnes. Zaraz sobie sprawdzimy, czy ma magnes. Ma magnes i to jest idealna latarka dla mechaników. O Boże, ile ja bym dał, żeby czasami przyczepić sobie gdzieś to karoserię pod maską i żeby móc sobie świecić na silnik. No myślę, że tam mocniej, że te o-ringi, nie? O właśnie, pomiędzy jednym a drugim. Będzie pewnie mocno trzymało, bo nowy jest, więc... Tak, a już się boję, że uszkodzę, bo jest nowiutka, także... trzyma! Mocno, no. Bardzo dobrze. Lepiej tak, niż miało, wiesz, być byle jakie. 6 trybów świecenia, jeżeli ja dobrze przeczytałem. Co my tutaj jeszcze mamy? Mów, bo ja... Uchwyt boczny, silny magnes... Ładowanie bezpośrednio z USB. Nie ładowanie, a świeci bezpośrednio. A, sorry. 1000 lumenów. No kurczę, no nie ma co chyba więcej gadać. Lecimy się bawić. Nie? Tak, no tak, sprawdzimy. Lecimy się bawić. Akumulator 900 mAh. Myślę, że w zupełności wystarczy na latareczkę wielkości zapalniczki. Myślę, że zaczniemy w pokoju, gdzie jest ciemno. Tak, no zaraz sobie zgasimy światło. I zaraz sobie pójdziemy na zewnątrz. Oczywiście, że tak. No co, działamy? No, powiem ci, że taka fajna, czuć ją w ręku, 80 nie? Maleńka. Gram, nie? Baja. Dobra, bierzemy się za robotę. Dobra, jesteśmy. Mam latareczkę w dłoni. Klikaj. Ciemność. No.
Mamy różne tryby. Ty, no bajeczka. Czy świeci? Nie, nie świeci. Tak myślałem. Baja, idziemy na dwór? Oczywiście. No i elegancko, idziemy się bawić. Patrz, jeszcze mocniej, ale no baja, idziemy się bawić. Dobra, jesteśmy, odpalaj. Wyłączaj no, światło, tak, wyłączaj. W sensie, tak? Dobra. Okej. Okay. Ja śmigam, a wy mnie gońcie. Widać? Widać. Ale elegancka. Widać cię elegancko. Jak świecisz na siebie. Świetnie. Takie maleństwo. Tatarka ma 6 trybów. Nie będę do niego krzyczała, bo i tak mnie nie usłyszy, bo jest głuchy z bliska. Jak normalnie wyładowania błyskawicy. Zasięg 103 metrów. Myślę, że już spokojnie odszedł na tą odległość. I jak się odwraca w naszą stronę, widać go rewelacyjnie. No, z taką latareczką można już sobie podziałać na działce, robić obchód wieczorny terenu. I to jest Elfik. Czyli ta najmniejsza latareczka firmy Armytek. Oczywiście Adrian poszedł do tunelu. Kurczę, kamera tak nie oddaje tego, jak świeci ta latarka, bo jak Adrian podnosi ją i świeci w tym kierunku, to ja normalnie nic nie widzę. A chodź do garażu. Już. Powiem ci, że w formie czołówki to będzie rewelacja. Ma tak szeroki kąt świecenia, że całą... Ja myślę, że fajniej by było pokazać tak, jak ty idziesz z nią, bo tak z odległości ja ci widziałam jak najbardziej. Natomiast jak się tam odwracałeś, machałeś tą latarką, to... Gubiłem? No. No tak, a no, nie jestem, przepraszam, nie jestem w stanie pokazać tego wszystkiego, co widzę ja i co widzi kamera. Bardzo często, nie? Już żeśmy na wielu testach. Tak, i nawet mówiłam, że nie oddaje to kamera tego, to jak ja to widzę. No, ty, no jak dla mnie baja, nie? No na czołóweczce. Czołóweczka świetna, nie? No kurde. Akurat nie metalowe, znaczy nie żelazne. A, mamy z kompozytu zderzak. No kurde, no dla mnie bajeczka, nie? Ten nie trzeba nosić wielkiej lampy, którą ja dzisiaj nawet tu stoi, chciałam sobie podłączyć i nie mogłam. Takie maleństwo. Nie wiem, jak dla mnie baja. Możesz sobie zobaczyć naszą fuszerkę. Nasze studio przyszłe, mam nadzieję. Można zobaczyć sobie nasz porządek w garażu. Tak, nasze efekt naszych prac ostatnich. Idziemy? Słuchajcie. Opa, dioda ta zielona. I faktycznie chyba podczas ładowania też się paliła, nie? Jak tak, się ładowała. I latarka ma ochronę przed przegrzaniem. Tak, jak jest w tym trybie turbo, to na parę minut świeci na maksa 900 czy 1000 lumenów,
Później sobie zmniejszy tą moc do iluś tam 600 bodajże. Tak, żeby się, wiesz, żeby się nie zniszczyła. No dla mnie baja, no, jeżeli ona sama o siebie dba, no, to rewelacja. No wystarczająco chyba na latarkę w wielkości zapalniczki. Mniejsza jest. Nawet mniejsza, tak. To no wyskakujesz gdzieś, oświetlić sobie podwórko, pokażemy tylko, nie widać nic. No jest różnica, bo jak dla mnie baja. Jak ją zasłaniasz, to ja nic nie widzę. No. Latarka, która mieści się w kieszeni spodni. Baja, brylok, kurde. A, nie wiem, czego można chcieć. Różne tryby, patrz. Delikatne, lekka poświata tylko. Mhm. Muśnięcie w zasadzie, nie? Oszczędzanie energii, gdzieś jestem na dalekiej wyprawie, chcę tylko widzieć mniej więcej, co mam pod nogami. Robisz włam? Ta, o, no właśnie, no, podczas włamań taka, no, polecamy, nie? Baja. I te tryby też są super. No, ja jestem zachwycony. Szkoda, że kamera tak tego nie oddaje. Zobacz, pokaż dach. Pokażemy dach. O, jak pięknie widać dach. No kurde, no widać wszystko. Pokaż mi gdzieś tutaj dalej. Pokaż mi komin. Proszę cię bardzo. Po świata, no, no my widzimy to dużo lepiej niż to, co widzi kamera, no ale no do tego już nie zmienimy. Ciężko jest pokazywać działanie latarki telefonem. Pamiętajcie, no nagrywamy, no niestety, może nie kosz. Dobra, pokaż orzecha. Ten orzech ma coś w sobie. No jest piękny. Baja. Dobra, no nie ma co, jest rewelacyjna. I tak, może przejdziemy sobie do kuchni, zrobię sobie krótkie podsumowanie. No. O, tak jeszcze swoją drogą, o-ringi dodatkowe są. Czyli uszczelki, żeby wszystko było co tuszko. Względem szczelności. Zarówno tą, jak i tą latarkę, którą będziemy teraz zaraz pokazywać, na razie to się tylko bawimy, tak? Bierzemy sobie to na testy i tak jak było z piłą od wywora, będziemy się nią bawić. Jakby coś było nie tak, to od razu będziemy mówić na bieżąco, aczkolwiek no... Na chwilę obecną jesteśmy zachwyceni. I patrzę na solidność tego... A taka pokaż pierdoła. Baterię. Słucham? Pokaż baterię. Proszę cię bardzo, czekaj, najpierw ten klip zdejmę. O kurde, jak twardo siedzi klips. Malina, musisz mi dać chyba chwilę. Ale mocna. Na pewno wam nie wyleci z tego, jak przypniecie ją do spodni, to nie ma bata. I też mi się podoba, że jest ich sygnowana bateryjka. Tak. To jest taka głupota, a dla mnie luks. Dla mnie to bardzo dużo, że nie jest ściągnięty skądś Chiną. Nawet nasmarowany gwint jest, to też czytałem o tym. Ja jestem zachwycony. No, chyba sama opinia na Allegro mówi. Ale nie tylko na Ceneo, wiesz, tu wszystkie inne na maksa mają gwiazdeczki złapane. 1000 lumenów, 103 metry zasięgu. Kurczę, kochani. No będziemy się do paska, dla mechanika, dla sportowca, do pracy. No, rewelacja. Będziemy się nią bawić. Podejrzewam, że dzień dnia. Więc będziecie mieli na bieżąco pokazane, co i jak. Uwielbiam takie gadżety, także ja nie przepuszczę. Ładowanko. Baja. Dobra, co, bierzemy się za następną? Tak, no, za tą troszeczkę większą. No i pokaż to drugie cycuszko. Kolejnym cudeńkiem, które będziemy sobie pokazywać. Nie testować, pokazywać na razie, nie? Jest Wizard C2 Pro Max. 4000 lumenów, 4 razy więcej, 114 metrów realnego zasięgu.
Nie wspomnieliśmy jeszcze o ładowaniu. Ta mniejsza 2,5 godziny, większa 5 godzin 20 minut. I obie mają 10 lat gwarancji. Tak. To jest chyba taka najfajniejsza gwarancja dla nas, dla konsumenta. Jeżeli ktoś ci daje gwarancję na 10 lat. Prawda? No, masz pewność, że cokolwiek się stanie. Tak, będzie działać, będzie żyć. Malutka miała 1000 lumenów, ta ma aż 4000. Tak, uchwyt na czoło, uchwyt do paska, o-ringi zapasowe, ładowarka magnetyczna, więc nie musimy wyjmować akumulatora, nie musimy nic odsuwać i tak dalej. Bajerancki pokrowiec, bardzo mi się podoba. Taka do głupota. Paska. A przepraszam, a na mnie robi wrażenie. Elegancki. Dawaj zapalniczkę, żebyśmy mieli porównanie. No już troszeczkę większa. Półtora razy jak zapalniczka, można powiedzieć. Na pewno chwyt w dłoni jest lepszy. Ile tu mieliśmy gram? Będzie ze 150 pewnie. Jeszcze to jest sobie... Będę się posiłkować. Tak, 150 gramów baterią. Pokażemy sobie teraz akumulatorek. Który też jest kozacki. Wielka kobyła już. Mhm. 5000 mAh, także kawa akumulatora. Kuń, nie akumulator. Ciężka jest? No, 150, no już. Już mi się podoba, nie? Już wiesz, ja lubię, jak jest bardziej masywnie. Proszę cię bardzo. Ale nie jest ciężka. Nie, jest, no, czuć taka, ją wiesz, w ręku. Czuć, ale czuć ją już czuć, w łapce, tak, no. Tak. Hartowane szkło. Tak. 10 trybów pracy. 10 trybów dla profesjonalistów i 6 dla laików, bo tak jest napisane. No. Zanurzenie do 10 metrów na 5 godzin. Tak. I tamta chyba też upadek, nie miała. Upadek, tak. I upadek i też z 10 odporna. Metrów. Tak. Kurzo odporna. Dobrze, no tak, 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 oczywiście. IP68, także to już bajeczka. I no zobaczysz na kozie, czy ma magnes? Bo w już? Sumie tu nie przeczytałem o tym. O, ma magnesik. I to no taki porządny, czyli tak samo jak maleńki Elf, latarka dla sportowca, mechanika, dla mechanika, obcielanie też można dokupić. Dla żołnierza. No, uf, no. Przepraszam. Dobrze, już mów. Opcjonalnie można dokupić jeszcze uchwyt rowerowy, zarówno do jednej, do tej, jak i do tej drugiej. I też tam grosze kosztowo, także kurde, rebelka. Jak już bym kupował latarkę, to nawet widziałem na Allegro zestawy razem z, więc świetna sprawa. Co więcej, obie latarki mają rewelacyjne opinie. Ta 4,91 na Allegro między 4,91, innymi, no. Tak przykładowo. Wcale nie są drogie. Ta 200... Już od 200 gdzieś tak, mniej więcej. A Visa? Około 400 za tą opcję, bo tych wersji jest jeszcze sporo. Mm, tak. Ogólnie cała ta oferta, bo jak napisali do nas ci państwo z Armytek, dobrze czytam? Tak, Armytek. No to mieliśmy zerknąć na ofertę. Kurde, ile tam tego jest? Ja nie mogę. Do wyboru, do koloru. No, każdy znajdzie coś dla siebie, tak. Jeżeli nawet nie jesteś jakiś przesadny gadżeciarz, to coś budżetowego i będzie służyło latami. Nie pozostaje na nic innego, jak iść się pobawić, tak? Idziemy się tak, bawić? Teraz się ja bawić. Biegnę. Jeszcze raz? Teraz ja biegnę. Dobra, przekonałaś mnie. Bo pada. No, bo pada. Może jeszcze w pokoju spróbujemy? Dobrze, zgaś światło. W siłowni tym razem? Zgaś światło. Dobrze. Dobra, dla pokazania to jest moja latarka z telefonu. Gaszę latareczkę. I to jest latareczka. I pełna jasność. Mogę? Proszę cię bardzo. No, gdzie ty jesteś? Tu jestem. Dobrze, bo ja chcę zobaczyć, wszystko. Jak ona na zewnątrz. Tak, idziemy na zewnątrz. Dobra, teraz sobie pokażemy w tej ulewie. Przykro nam bardzo. Tak, Sylwia to biegnie, jest przykro. Tak, biegnie z włączoną latareczką, także wyłączamy oświetlenie, włączamy latareczkę. I lecę! Poświęć tutaj do nas trochę. O kurde.
Nie wiem, mądry pan. Dookoła! Nie wiem, jak na was, na mnie robi wrażenie. I nie, że Sylwia, tylko latarka. Sylwia też trochę. Ciemność widzę. O kurde. Powiem wam szczerze, że ja widzę w tym jeszcze jedną zaletę. Zobaczymy, czy Sylwia się ze mną zgodzi. Biegnie do ciebie napastnik. Wiadomo, z złymi zamiarami. Włączasz mu taką latarkę, takiego flashbacka właśnie wieczorem. No kurde, dostań. Widzicie teraz, co się dzieje z kamerą. No ja nie widzę tej ofiary, w cudzysłowie, jeżeli bym ją próbował zaatakować, tak bym dostał taki gong świetlny, prosto w oczy, no to przez tą sekundę, dwie, trzy, pięć, nie widzę nic. Mam czas na ucieczkę. To jest taka głupota, ale chyba ze straży miejskiej mi zostało takie podejście. A zaraz zapytamy Sylwię, czy też tak uważa. Zrobimy sobie cięcie. Chodź na chwilkę, jak mogę cię prosić. Bo chciałbym coś ci pokazać. Tak? Zrobię cięcie, wytłumaczę ci. No i co sądzisz o tym, że do samoobrony? No, myślę, że można krzywdę zrobić. O! Mogłeś uprzedzić! Wiesz co? Wpadłem do tego rowu przed sekundą. Ale nie byłoby dobre? Ktoś do ciebie podlatuje, pyk, i masz tą chwilę dla siebie na ucieczkę. Myślę, że mało osób na to może wpaść, a w sytuacji kryzysowej co masz? No oprócz latarki, zapalniczki i telefonu to nie masz nic. I co ważniejsze, można też nią przywalić. Tak, no. Ale powiem ci, że... Kurde, to... dobra opcja. No, nie świeć mi po oczach, bo ja już nic nie widzę. Ale powiem ci, że tak jak byłam tak z tą latarką tam i świeciłam, no, i teraz nagrywam ciebie, jak ty z nią idziesz, to jak nagrywam z odległości, nie oddaję tego, tak, jak oczywiście ta latarka świeci, jak się z nią idzie. Jak się z nią idzie, to po prostu tak... Jasno, jest po prostu jasno, wszystko tak widać, wszystko. Wszystko, dokładnie. Słuchaj, ja lecę tam daleko, tak? I zobaczymy sobie... Przecież ja byłam tam daleko. No to ja jeszcze polecę dalej. No dobra, idź moknąć. Zrób cięcie. Adrian, powiedz sobie za panel. Wyłączam światło. I proszę. Rewelacyjnie. Nawet stąd widać, że w miejscu, gdzie on świeci, to jest jaśniuteńko. Drzewka, jak fajnie widać. Fajnie działka wygląda oświetlona. Cacuszko. Jak w horrorze. Ciemno, ciemno, ciemno. Powiem ci, że normalnie idziesz i cię nie widać. I baja, tylko nie? Ten, no. Powiem ci, że właśnie no... mówiłam, że jak w horrorze, że jeszcze tak jak kluczyłeś, to w ogóle. Także ta latarka jest dla psychopatów, nie? Polecamy. Ale ja ci tak zrobię. To jest coś dla nas. No, chodź, zobaczysz. Nie, mam nadzieję, że z tym, z telefonem nic się nie dzieje, jak tak mu flashbacki daje. Wyłącz latarkę. Nie, już wystarczy, nie, wystarczy. Poczekaj. Nie, ja chcę ci tak zrobić. Poczekaj. Nie trzeba. Czekaj, ja to wyłączone. Daj mi tą ale latarkę. Ale zobacz, z włączonymi LEDami dalej ją widać.
Dobrze, czy ja ci mogę zrobić horror? Nie. Mamy wskazany, no, diodowy system wskazań odnośnie przegrzania i i odnośnie naładowania baterii i faktycznie widać, w którym momencie ona sobie przygasza, bo czuć ją, tutaj jednak robi robotę. Proszę jest bardzo, moc. Pilocik. Jeszcze raz? Pilocik, daj mi latarkę. Ale już się rozmywała się, wiesz? Już. Nie rozmawiam, także no daj, tym akcentem no daj, musimy zobacz, kończyć. Nie, jeszcze ci tylko zrobię horror. Masz kamerę? No może poza kamerą, co? Nie. Tylko nie wyłączaj mi teraz światła, bo ja idę. Nie wyłączaj mi światła. Zaraz się przewróci. No już, wyłącz. A tak nie umie. Na sapatę się przewróci, nie? Ale idzie dostać głupoty. Jak tak idziesz i by ci ktoś tak świecił. Powiem ci, że gdyby nie to, że w garażu się trochę odbijasz jakąś tam delikatną poświatą, to można oszaleć. O kurde. Jakbym tak szedł parkiem. Dobre, nie? To... Jakby, powiem ci tak, jakbym była tu sama. No. I nie byłoby tego oświetlenia i ktoś by tak do mnie szedł i mi tak, i tak. I gdzieś tam, wiesz, tu parę minut nawet, nie? Zawał na miejscu. Serca. No, a spróbuj się doświetlić telefonem, no nie ma mata. Coś ty. Ja lecimy no sobie zobacz. Podsuwanko zrobić, znaczy, co? Ganek. No jak wszystko gdzie? Widać. Mamy wyłączone oświetlenie na zewnątrz, żeby nie było. No, dawaj. Wszystko widoczne. Jedna mała latarenka i proszę cię. Tak. No, czego chcieć więcej, kochani? Patrz. Baja. Jak dla mnie rewelacja i to petarda. Poczekaj. No. Nie wiem, co chcesz oświetlić, także nic nie widzę. Ej, no. Gdzie mi tutaj flashbacka? No, ale robi robotę. Robi. No dobra, idziemy sobie podsumowanko zrobić. No i co powiesz? Mamy jedną, drugą do pokazania. Obie są rewelacyjne, naprawdę. Ja nigdy wcześniej, dopóki ta firma się do nas nie odezwała, o tej firmie nie słyszałam. Ja też nie, w jestem ogóle. Zachwycona, jest to firma z Kanady. Jeżeli chodzi o cenę tych latarek, myślę, że jest... Wcale nie jest wysoka, także tak, to jest myślę, że to średnia cena... półeczka, a zobaczcie, my nie mamy 20 lat, a zaczęliśmy się tym bawić jak dzieci. A to są tylko latarki, nie? To nie jest, nie wiem, zabaweczka, a przynosi radochy niesamowicie. No, w codziennym użytku myślę, że będzie super i będziemy na pewno to bardzo często samo testować to, i używać. Samo to, że one mają tak wiele zastosowań, że raz, że czołówka, dwa, bryloczek, przepraszam, trzy do kurde, kucza. Bo to jeszcze tych... Tryby. Tych trybów nie pokazali. No dobra, to jeszcze będziemy mieli okazję na siedlisku. Tam ma 10 trybów świecenia, tam 6 ma 6 takich trybów standardowych, nie dla. Światło białe w obydwu. Ale też jest do wyboru, tam tych są modeli opcje, jest mnóstwo, tak. Także nie sugerujcie się tymi dwoma, bo modeli jest ogrom. Nawet sobie tak zerknąć i to, że akumulatory można dokupić za zamienne, że no kurde, to jest taka drobna rzecz, a dla mnie bardzo fajna i to, że cieszy. 10 lat gwarancji, czyli... To już w ogóle jest to nie jest rok, dwa lata. 10 lat to jest, no kurczę, za 10 lat... No to jest 10 lat. 10 lat używania, no to jest kurde. No, w przypadku mechanika, no to jest tysiące naprawionych aut, więc... No ten magnes w obydwu latarkach, tak? Baja. Rewelacyjna sprawa. Taka typowa, praktyczna i użyteczna latareczka. Świetnie przemyślana, dobrze zrobiona. Jakość wykonania naprawdę 10 na 10. Takie detale, drobnostki, jak dla mnie świetna. I wielkość też, no adekwatna, ta do kluczy to jest 1:1, akurat. Do kluczy i na czołówkę, nie? Tak, jedna i druga jako czołówka. I ta również ma uchwyt. No, a to jest 150 gram, w przypadku tej dużej, to jest nieodczuwalne dla całej głowy. Świetne. Na ten moment bardzo polecamy, natomiast... My dajcie się będziemy czas. Nimi bawić. Tak, uwierzcie żebyśmy, nam. Tak, żebyście nie mieli do nas żalu, że coś reklamujemy, co nie sprawdzaliśmy. Dlatego wstrzymajmy się z jakimiś tam ocenami i tak dalej. Dajcie się nam pobawić. Tak, tą piłą się bawimy po dzień dzisiejszy i użytkujemy.
Ja nawet dzisiaj używałam, także... Wywora? Oczywiście. No. No, czasami nie jest pokazywany, a jest używany non-stop, także na ten moment to tyle. Na ten moment polecamy. Jeszcze raz powtórz. Na ten moment jesteśmy zachwyceni, polecamy, świetna zabawa. Tak. Jeszcze z nimi nie pracowaliśmy, tylko się bawiliśmy, także zabawa świetna. Dokładnie. To co? Do zobaczenia w następnych odcinkach siedliskowych z latareczkami. Tak, teraz możemy sobie biec tam na koniec do lasu. Tak, no warto, żeby kleszczy szukać. I tam ci zrobię horror. A zobaczymy, tam to się miękko w majtkach. Wytniesz to? Czup, nie. Wytniesz to? Tyle od nas. Dziękujemy, że jesteście. Trzymajcie się ciepło i do zobaczonka niebawem. Hej.